Dariusz Nowak, zapraszam na najnowsze informacje. Krakowskie szpitale i instytucje kultury otrzymały ponad 30 bardzo wydajnych urządzeń do oczyszczania powietrza. Zakup to efekt konkursu organizowanego wspólnie ze Spogatonem. 3 urządzenia trafiły do szpitala Żeromskiego w Nowej Hucie. W tym miejscu to będzie potrzebne, zwłaszcza dla dzieci, które się tutaj przewijają. Wdzięczni jesteśmy ogromnie. Przede wszystkim to jest ten okres, kiedy dzieci są małe, kiedy są szczególnie podatne nie tylko na infekcje górnych dróg oddechowych, ale także i na wszelkiego rodzaju podrażnienia. To urządzenie poza tym, że ma filtry HEPA, filtry węglowe, filtry HEPA też połatane srebrem, żeby jeszcze dodatkowo powietrze oczyszczać, to jeszcze ma też coś nowego, coś, czego jeszcze na rynku w ogóle nie ma, coś, co teraz tak naprawdę jest na Smogatonie, się pojawiło w 2016-2017 roku, było doskonale, a teraz już jest w szpitalu. To jest komora, chromowana komora ze specjalnymi lampami UV, która pozwala na dobicie tego wszystkiego, już tak naprawdę sterylizację powietrza w jakimś stopniu i przede wszystkim wybicie części wirusów, bakterii, które znajdują się w powietrzu. Radni miejscy na ostatniej sesji przyjęli pakiet poprawek do uchwały o strefie czystego transportu na Kazimierzu. Zgodnie z nim dostawcy będą mogli wjechać na jej teren między godziną 6 a 12 oraz 16 a 20. Z kolei w godzinach od 9 do 17 na ten obszar Kazimierza będą mogli wjeżdżać wszyscy klienci i kontrahenci. W związku ze zmianami nie będą już wydawane identyfikatory mieszkańca i przedsiębiorcy, gdyż wszelkie obostrzenia związane z wjazdem do strefy czystego transportu zostały zlikwidowane. Działająca od 2 miesięcy strefa jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce i miała w pierwotnych założeniach pomóc w walce ze smogiem. Trwa sprzątanie krakowskich ulic z piasku, który zimą ułatwił kierowcom jazdę po zaśnieżonych i oblodzonych drogach. Pracownicy MPO mają do oczyszczenia ponad 2600 km ulic i 1 000 000 km2 chodników. Do tego tygodnia zadanie to zostało wykonane już w blisko 34%. W porównaniu z poprzednimi latami to wynik zdecydowanie lepszy. Zazwyczaj na początku marca było to 5-10%. Każdego dnia ulicę sprząta średnio 350 osób, 130 zamiatarek i polewaczek. Na ulicy Dietla pojawiły się nowe całodobowe miejsca do parkowania. Kierowcy będą mogli zostawić samochody po obu stronach ulicy, między ulicą Świętego Sebastiana a Bożego Ciała. Miejski inżynier ruchu zdecydował się na wprowadzenie docelowego rozwiązania dla kierowców i pieszych w tej części miasta. Teraz zarówno w jedną, jak i w drugą stronę na tym odcinku dla kierowców zostanie jeden pas ruchu. Na zewnętrznym wyznaczone zostaną nowe miejsca do parkowania. Takie rozwiązanie będzie funkcjonowało przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Teraz parkowanie na zewnętrznym pasie od strony Kazimierza jest możliwe w nocy i w weekendy. Ponad 300 hektarów, 2800 budynków, ulice, rzeka i zieleń to teren Starego Miasta i Kazimierza, który można zobaczyć i dotknąć. Model miasta wykonany w technologii 3D wystawiony został w punkcie Info Kraków przy ulicy Powiśle 11. Makieta została wykonana w technologii frezowania. Nazywa to się CNC, czyli sterowanego komputerowo, z tworzywa. Natomiast 20 wybranych obiektów zostały wykonane w technologii druku 3D. Zapewniam, że dokładność do 40 cm jest zachowana. Sądzę, że to jest na pewno świetny projekt w kontekście zarówno edukacyjnym, dla osób, które odwiedzają Kraków, dla młodzieży szkolnej, jak i dla samych mieszkańców. Wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju forma dodatkowej atrakcji, ale przede wszystkim takiej atrakcji, która ma ten aspekt właśnie pedagogiczny, która pokazuje historię rozwoju naszego miasta, a przede wszystkim jego kształt i wygląd tak, jak jest teraz. 100 osób wzięło udział w drugich już konsultacjach poświęconych zagospodarowaniu terenu Wesoła w rejonie ulicy Kopernika. Projekt zakłada m.in. powstanie tam ścieżki rowerowej, placu miejskiego i ogrodu, ale przede wszystkim jest to teren przeznaczony na zieleń parkową i rekreację. Ja bym chciała, żeby, ponieważ jest w tej chwili taka tendencja, że się myśli o seniorach, że może w jednej z dużych klinik, na przykład pod 17, zrobić całodobowy dom dla seniora. A ponieważ jest też w planie park, więc myślę, że to może by się dało jakoś połączyć.
planie miejscowym, który uszczegółowia te zapisy studium, będzie się znajdowała obszary, które są przeznaczone pod usługi, usługach o charakterze publicznym, będzie się zawierała niewielki procent zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, no i będzie się znajdowała zieleń. Bardzo interesujące było tutaj, że pomimo, że jesteśmy w centrum miasta, to mamy dosyć dużo wolnych terenów, które w tym przypadku, w przypadku tego planu, rzeczywiście w większości są przeznaczane pod tereny rekreacyjne, pod tereny zielone. Ponad 1000 głosów oddali mieszkańcy w ramach akcji 70 ulic na 70-lecie Nowej Huty. W sumie głosujący wskazali ponad 160 lokalizacji, w których drogi, chodniki, skwerki, ścieżki rowerowe wymagają remontu. Najwięcej głosów zebrała ulica Brzeska. Teraz projekty zostaną przeanalizowane i skonsultowane w nowochódzkich dzielnicach, aby jak najszybciej rozpocząć remonty. W najbliższą sobotę rozpocznie się największe wydarzenie ze świata mody w Krakowie i Małopolsce – Kraków Fashion Week. Przez ponad tydzień na wybiegach będzie można zobaczyć najnowsze trendy. Podczas warsztatów i wykładów będzie się można spotkać z osobistościami ze świata mody. Międzynarodowi projektanci i fotografowie zaprezentują kreatywne połączenie mody, designu, sztuki i ekologii. Kraków Fashion Week rozpocznie się pokazem dyplomowym Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru w sobotę 9 marca o godzinie 12 w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Znamy laureatkę 10. Nagrody imienia Tadeusza Słowikowskiego. Została nim Karolina Jedynak, nauczycielka historii z 10. liceum. Jak to się robi? Przede wszystkim ja myślę mniej krytykować, z uśmiechem na twarzy prowadzić lekcje i zawsze być otwartym. To znaczy uważam, że uczeń po prostu ma prawo zadawać pytanie i żadne pytanie nie jest złym pytaniem, bo każdy nauczyciel jest wychowawcą i to jest najważniejsze. Pani Jedynak jest osobą, która bardzo dobrze dogaduje się ze wszystkimi uczniami w szkole. Jest bardzo respektowana i lubiana przez wszystkich uczniów. Nie ma takiej bariery sztucznej wytworzonej pomiędzy panią profesor, a między uczniami. Bardzo często dochodzi do takiej zakrojonej interakcji. Od nauczyciela, zwłaszcza takiego przedmiotu jak historia, bardzo wiele zależy. Dobry nauczyciel, pokazując pewne procesy historyczne, społeczne, pozwala na to, żeby ten młody człowiek, który jest nieukształtowany, w odpowiedni sposób się ukształtował. Naprawdę nauczyciele rzetelni w tej dziedzinie są bardzo potrzebni. Kraków będzie gospodarzem przyszłorocznych Mistrzostw Europy w piłce nożnej dla zawodników po amputacjach kończyn dolnych. Nasze miasto pokonało Rosję, Niemcy i Irlandię. Turniej ampfutbolu odbędzie się we wrześniu 2020 roku. Na pewno futbol jest bardzo podobną dyscypliną do piłki nożnej. Chodzi o to po prostu, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika. Jeżeli chodzi o samych zawodników, zawodnicy z pola są po amputacjach lub z wadami kończyn dolnych, a bramkarze są po amputacji kończyny górnej, czyli nie mają ręki lub z wadami po prostu kończyn górnych. Auty są wykonywane nogą, nie rzucamy. Zawodnicy poruszają się oczywiście o kulach. Bramkarz nie może opuszczać swojego pola karnego. Gramy na boisku 60 na 40 metrów. Na pewno nie możemy się doczekać tego wydarzenia, bo będzie to naprawdę piłkarskie święto amfutbolowe i mam nadzieję, że kibice również dopiszą, zwłaszcza na naszych meczach. 1-0! 1-0 Polacy! Gol! 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 To już wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa, a wszystkim Paniom w dniu ich święta składamy serdeczne życzenia.